come and get it. Cześć, jak zwykle zawsze przed odcinkiem będę promował kanały i tym razem zgłosił właśnie się do nas Klucek Games i Szymek 1591. Będę ogólnie promował te obydwa kanały, bo ja tak ogólnie muszę czasami promować w jednym odcinku dwa po prostu proma, a więc przechodzimy najpierw z pierwszym widzem. Pierwszy widz jest to właśnie Klucek Games i widać, że on tutaj nagrywa takie live z Minecraft. Ocenianie kanału, widać, że też lubi promować kanały, więc zachęcam, abyście go zasubskrybowali, bo ja już go subuję, o lajka może dam, żeby na pocieszenie. Nawet spoko kanał, widać, że nagrywa live, to taki bardziej streamer, muszę sobie tak pomyśleć. Tak, że sam live jest taki streamer bardziej, ale spoko kanał. Fajnie robi te miniaturki, mi się podobają. Tam robi, wow, dużo ma tych filmów. Widać, że swój pierwszy odcinek nagrał 3 miesiące temu. Spoko, dam lajka. No i co by to mówić, no spoko kanał. Teraz oceneczka, no dam mu powiem, tak chyba 8 na 10, no fajnie to wygląda, daję mu 8 na 10, taka ocenka będzie. I teraz idziemy z kolejnym widzem, a kolejnym widzem jest to Szymek 1591. Jak widzicie, widać, że nagrywał Minecraft Bed Warsy, nowa seria, bo takie, widać, że to bardziej ją nagrywa częściej Minecrafta. Też tak powiem, zachęcam, a tu ma też właśnie Brawla, o nie, trochę też Brawl Starsa widać, że nagrywa. Czyli jego ostatni to był 3 tygodnie temu. Jest, ale fajne intro. Czyli będziemy to oglądać po prostu, ale zachęcam, aby go subskrybować, bo chyba Szymek już chce wbić 100 subów, więc trzymajcie za niego kciuki, aby mu się udało wbić 100 subów, tylko tam już 7, 8, jeszcze tylko 4 suby i będzie miał 100 subów, no. Okej, no i teraz oceneczkę mu damy, no ocenka będzie taka, w sumie spoko kanał, no będę musiał chyba dać wyższą, bo więcej subów, więc tak bym mu dał 9 na 10. Tak, 9 na 10, taka będzie ocenka. A jeżeli ty byś chciał być przed odcinkiem, wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał i wpiszesz po prostu w komentarzu, że chciałbym, żebyś był promowany. Ja przypomnę serduszko i napiszę OK i będziesz przed odcinkiem. A więc lecimy do odcinka. Siemano! Z tej strony Frankiu. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam kolejny odcinek z gry Brawl Stars i tym razem robimy sobie opening skrzynek. Jak widzicie, mam na swoim koncie 40 po prostu Brawl Boxów i 7 Big Boxów, bo naprawdę 7 Big Boxów zebrałem z wyzwania, niestety już przegrałem, bo tutaj właśnie na obnażeniu niestety zginąłem, ale to przyszedłem i napad też. I po prostu mam trochę tych Big Boxów, więc sobie wszystko dzisiaj otworzymy i mam nadzieję, że wypadnie na przykład jakiś Mr. P lub jakaś nowa postać albo legenda. Więc trzymajcie mocno kciuki, a my już nie przedłużając, lecimy z otwieraniem skrzynek, okej? Nic ciekawego, punkty mocy, same punkty mocy. Kiełka. Już to się dawno nie otwierałem. Okej. Uwaj, żetonów. Jest nowy gadżet, tym razem do Penny, a więc spoko. Zostawiam sobie ten gadżet na pewno. Ale jest gadżet, to nie, już nie mówimy, lecimy dalej. Dobra. A nie byłoby jakaś nowa medyczna postać, bo nawet spoko, jak wcześniej robiliśmy opening. No może to powtórzymy, może nie wiem. Otwieramy dalej. Nic ciekawego, jak na razie niestety. Same te. Chciałem jakiś Mr. Pilp, jakąś nową postać. Dowolną. Nosi Brawl Boxów, o nie, no niedobrze, bo możliwe, że nie wypadnie nam. Będzie to w sumie trochę lipa. Nie. Nie, z Brawl Boxów raczej odpada. Mi się tak zdaje, chociaż może na tej samej... O! Kolejny gadżet, spoko. Do Bulla, gadżet do Bulla, mam już dwa gadżety, więc nie jest źle, bo na tym samym ciekiełka wdrywam, no żądam nową postać, jakieś gadżety tam. A trudno, możliwe, że może jeszcze mamy okazję Big Boxową. O, czy możemy wymaksować cykiełka? Ja mam mało szans, 6 tylko Brawl Boxów. Trzymajcie kciuki, może jeszcze coś spadnie. Nie, nic ciekawego po prostu. No i z samych Brawl Boxów nic nie wypadło. Teraz zobaczymy, czy coś będzie w Big Boxach.
spadnie, bo będzie nawet spoko. 3 gemy, dobra. Proszę. Nie, nic nie spadnie na bank. Nie, nie może. Okej! Okay. Star Power! Nie no, same te gadżety i Star Powery mam w dzisiejszym odcinku. Niestety nie będzie żadnej chyba raczej postaci. No niestety nie. No i ostatnia skrzynka. Módlmy się. No i nic. Dobra. Przynajmniej sobie otworzyliśmy te skrzynki. No i mamy tutaj trochę odblokowane. Dobra, mamy ten Star Power do Barley'a. Gadżet do Penny. No i jeszcze, i możemy sobie przynajmniej kiełka ulepić już na drugą moc. Moc trzecia, dobra, już kiełka będę ją podniósł, na wyższą moc. I więc, no przedstawiam sobie wszystkie nasze gadżety w tym odcinku, widać. No niestety nie mają nowej postaci, ale no, wiecie, takie jest życie, no niestety nie drobnęłam postaci. Może kiedyś się jeszcze uda, darować jeszcze jakiegoś, jakąś Sandy lub Kruka lub Mr. P. A więc no niestety, dobra, lecimy z pierwszym gadżetem, tym razem to jest do Bulla, a jest to gadżet. Bulla natychmiast odzyskuje 1500 punktów życia ładunki. Aha, no taki gadżet do Bulla. Ja mam Bulla na 9 mocy, a więc możemy lecieć, okej. Okay. To zobaczymy, mam naszą pierwszą rundkę. Aj, dobra, okej, okay. Tu mam Jackie w teamie jakąś. Tu mam jakąś Jackie. Co mi Jackie? Nie wiem, czy to jest dobra mapa na Bulla, chociaż możliwe, że jest. Chciałem próbować ten jego gadżet. Biorę te skrzynki. Dobra, mamy trzy parę kuby. Nie jest aż tak źle. Przedstawiamy dokładnie ten gadżet, jak on działa. Aha, przyzyskujemy 1500 HP. To jest spoko, moim zdaniem. Dawaj gadżetik. Okej, okay, leży. Spoko gadżet, naprawdę. Już mamy 7 pary kubów, może będzie nasza pierwsza, może będzie wygrana. A dobra, chociaż możemy jakoś tutaj ogarniemy to. Pójdziemy w tych krzakach, coś tu jest? Nie, nikogo nie ma tutaj. Powiem, że dawno Bullem nie grałem, więc spróbujemy jakoś... Jackie, nie mogę trafić! Chodź tu, leżysz! 8 pary kubów ma być, to jest spoko. Jackie tak... Cisnął! Dobra. Tak jakoś biegiemy, to już tak biegł. Taktycznie. Czyli 10 tysięcy HP mam tym Bullem. Jestem, o nie. Jakoś nie. Cialć! Nie! Najgorzej! Ale no dobra, przynajmniej trzecie miejsce. Gadżet trochę mnie uratował, bo Shelly mnie szybciej zabiła. Ale no dobra. Więc chyba już gadżet ten przetestowany, nie będziemy ich tak długo testować. Taki odcinek po prostu z tych rzeczy, co nam się udało. Ale mamy gadżet do Bulla, to jest przynajmniej na pewno spoko. Skrzyneczka. Nie spadnie? Nie, nic nie spadnie, dobra. Lecimy dalej z kolejnym naszym zdobytym typem. Jest to Star Power do Barley'a. Zobaczymy, na czym mam Barley'a. Dodaję 1400 punktów obrażeń na sekundę do ataku. Aha! Aha, dobra, czy więcej zabiorę punktów życia? Okej, okay, dobra, jest spoko. Mamy go wybranego. Okej, okay, dobra. Zabiorę sobie z tego skina złoty Barley, bo jest spoko i zobaczymy. Czy więcej jakby zabiorę tego buteleczka, spoko. No to możemy w sumie się... A może mi się leczymy? No, a nie, raczej po prostu więcej... Aha, czyli że on jakby zabiera... 120 na sekundę, aha, dobra, zapam, bo on tak głównie, aha, no, faktycznie. Aha, leżysz. Ciężko się gra tutaj, powiem, że... Barley'em, no nie, zginąłem, najgorzej. Dobra, pozwólmy sobie jeszcze jedną rundę nim zagrać, przynajmniej, żebym go bił na 18, bo ja ogólnie maksuję wszystkich na 20. Nie, no dobra. Lecimy dalej. W sumie trochę mi szkoda, że nie dropnęło mi nic z żadnej postaci. Jestem z tego mega smutny. Trudno, dobra, mam przynajmniej super powery, gadżety, może będę ja w sumie, bo chyba i tak się więcej procent szans robi, jak po prostu... To nitem, jakoś tak to nitusie. Nie wiem, gdzie jest ta nita, najgorzej. Nie wiem, gdzie ona jest, dobra, trudno. Nie, niestety nie pewnie.
Jakiś jest jeszcze prawie dynamite. I teraz gadżet! A Zidak zginął! Dobra, niestety nie będę dać sobie tego starpara, jakiś taki średni, nie wiem, taki nie jakiś za dobry. Czy to tak, nie wiem, czy ten starpower jest dobry, ale no dobra. Lecimy już z ostatnim starpowerem, a jest to starpower do Penny, a czy gadżet, Jezus, chciałem powiedzieć. O, w ogóle, teraz mogę sobie wymaksować sobie na, przynajmniej przy okazji wymaksujmy to, bo ja mam tutaj, zapomniałem, że Pipereczkę na moc, chodzi o to lepsze. Dobra, przynajmniej mam już ją zbitą na moc 9. Tą Pipereczkę. Dobra, lecimy z naszą Penny, bo ten gadżet działa tak, bo ja go akurat znam, że po prostu nasza jakby wieżyczka jakby wybucha. Że jakby tylko już będzie blisko naszej wieżyczki, to ona po prostu wybucha. No zobaczymy, sprawdzimy ten gadżet, przetestujemy, może będzie spoko, naprawdę. No dobra, lecimy. Wszyscy na to Penny. No musi tylko mieć jakieś działko i po prostu on daje, jak na przykład nie mamy szans, jest ktoś obok tego działka, to mamy zrobić, żeby wybuchło. To jest spoko, naprawdę. Spoko, gadżecik to jest chyba. To Penny, to mu tu się tak trochę obił. On jest w tych szarach, najgorzej to jest. Przynajmniej nie da. On jest w tych szarach, pewnie chce nie na blisko pokonać. Tu jest sobie chyba. Nie, najgorzej. No wiedziałem, że tak na to wyskoczy. Bo... ja to już widziałem. Nie wiem, jakoś to tutaj... obił, ale ona niestety ma większy trochę zasięg. Mamy jeszcze jednego pary chyba, więc chociaż nie mamy za bardzo z nią szans. Nie ma teamowania, jeszcze co nie teamuje. Dobra, daję tutaj tego kanana. Ten gadżet po prostu działa tak, że możemy go rozwalić. Się wysadza automatycznie, jest nawet spoko. Okej, tutaj kanan, ale jeszcze tu jesteś w tych szafach chyba. No wiedziałem. Jest mi tutaj nasz Barley, którego bym chętnie tak puścił, by mnie porobić i porobiłem go. A, tylko że on działa wtedy, jak jesteśmy blisko. Tak samo podobnie jak gadżet do 8-bita. No dobra, na razie jest dobrze, mamy dwa perki, bo choć to nie jest aż tak źle. Dobra. Z czego już w odpowiednim momencie, bo ogólnie my to będziemy testować gadżetcik. Czyli jak będziemy przed... okej, dobra. Gadżet! Dobra! To wybuchło! Ale nie, najgorzej, bo mnie zabił. No z góry nie miałem szans na blisko. Ogólnie, no i chyba to było na test tego odcinka strasznie z Brawl Stars, bo to był taki odcinek... nie jakiś taki długi, bo po prostu testujemy to, co wydropiliśmy, no niestety spodziewałem się, nie wiem, jakiegoś kruka, albo jakiegoś Mr. P, bo mieliśmy mniej skrzynek i wydropiliśmy kiełka, ale no musimy jakoś z tym pogodzić, mam nadzieję, że po prostu, że możecie mi stawić za to łapeczkę w górę na pocieszenie, żebyście mi wbił pod tym filmem tak z 10 łapek, byłoby bardzo miło i to już by mnie zmotywowało, żeby może wydropić w kolejnym odcinku jakąś nową postać. A więc ja się już z wami będę żegnał, a więc cześć!